wodzie podwodne. Widzę, że to zespół złożony z wielu różnych zawodników, z różnych drużyn. Widzę tutaj Wołomin, Radzymin, Marki. Opowiedzcie coś o swojej drużynie. No, my tutaj z kolegami zaczęliśmy grać w drużynie w Wołominie, w szkole, w gimnazjum, w dwójce. No i tutaj doszedł do nas Maciek właśnie z Marek. No, trzech chłopaków gra w Radzyminie teraz w trzeciej lidze i tak to się jakoś zaczęło. I to właśnie oni, tak. Ci nasi koledzy. No ja z racji, że gram w Radzyminie z kilkoma kolegami, którzy tutaj też grają w KK, zostałem zaproszony do udziału w tym fajnym takim koleżeńskim projekcie. No jakoś tam sobie radzimy poza tym pierwszym meczem, który przegraliśmy. Dzisiaj było dosyć łatwe zadanie, Jumo Basket osłabiony. Co było waszą największą przewagą w tym meczu? To znaczy, ciężko powiedzieć, że to był łatwy mecz. My po prostu mieliśmy dobre nastawienie, wiedzieliśmy, co mamy od początku zagrać. Oni przyjechali w pięciu, złapaliśmy mocną obronę od początku meczu. No, każdy swego, bo wiadomo, że najsilniejszą stroną Jumo są trójki. Także udało nam się wyłączyć trochę te trójki i tak nam sporo punktów mimo wszystko rzucili. Także to był pozornie, wynik nie pokazuje, że to był trudny mecz, ale taki był. Wyłączyliście przede wszystkim Jacka Dolinę, jednego z najlepszych strzelców ze trzy. No, ciężkie to było zadanie, ale też właśnie byli osłabieni, więc myślę, że to zmęczenie też dało sobie znaki i stąd taki wynik, a nie inny. Waszą najmocniejszą stroną jest to, że jesteście prawie wszyscy wysokimi podkoszowymi. U was nawet rozgrywający jest dwumetrowym zawodnikiem. Czy to jest wasza najsilniejsza broń? Znaczy zdecydowanie nam to pomaga, natomiast ci wysocy są też bardzo mobilni i ruchliwi. To nie są takie typowi zawodnicy środkowi, tylko każdy też potrafi minąć, potrafi pobiec do tej kontry. Dobra kondycja też pomaga, żeby grali cały mecz. To niektórzy uważają, że jesteście jednym z faworytów do Mistrzostwa Ligi. Jak się odnosicie do takich typowań? Bo też Smoki zapowiedziały, że chcą wygrać ligę, ale wy chyba nie powiedzieliście jeszcze ostatniego słowa. My się za faworytów może nie uważamy, ale miło, że tak o nas mówią. No oczywiście dołożymy wszelkich starań, żeby tak się stało. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Co myślicie o mareckiej lidze koszykówki? Dużo się pozmieniało, dużo zmian w składach. Tak jak wasz zespół został utworzony z wielu różnych zawodników. Widzę tu Dziady, Radzymin, tu Basket Marki. Dużo się zmienia, ale czy poziom rośnie, czy maleje, czy spada? No, wydaje nam się, że rośnie oczywiście z roku na rok. I wydaje nam się też, że jest miejsce na kilka też zespołów, żeby więcej było. Podejrzewam, że w przyszłym roku jakby się czasowo udało ogarnąć salę, ale od tego są organizatorzy, to myślę, że chętnych by się jeszcze znalazło. W tym roku zgłosiło się do ligi aż 18 drużyn, jednak nie było tyle miejsc, żeby zorganizować ligę 18-drużynową. Ale jak myślicie, czy byłoby to dobrym rozwiązaniem podzielić ligę na ekstraklasę i pierwszą ligę, albo pierwszą i drugą ligę? No, byłoby to na pewno fajne urozmaicenie całych rozgrywek, walka o awanse do pierwszej ligi, czy do wyższej ligi, czy nawet chociażby, nie wiem, kwestie spadkowe, gdzie będą jakieś zacięte mecze o awans albo
albo spadek. No tym bardziej, że są drużyny, które no, poziom prezentują niższy od liderów na przykład, a no, w połowie ligi już nie mają o co walczyć. Grają sobie towarzysko. Jeżeli graliby w niższej klasie rozgrywkowej, to mają szansę i tak awansować, mimo że poziomem odstają na przykład od lidera wyższej klasy. Co chcecie osiągnąć w mareckiej lidze koszyków? Mistrzostwo. Znaczy na początku rozmawialiśmy, że gramy niekoniecznie, żeby mistrza mieć, tylko żeby wejść do play-offów, natomiast no teraz jakby apetyty rosną w miarę jedzenia, podejrzewam, że no będziemy chcieli w pierwszej czwórce zająć pozycję. Przygotowujecie się do każdego meczu taktycznie, analizujecie statystyki, czy może po prostu radość z gry w koszykówkę jest najważniejsza? No, radość z gry w koszykówkę i raczej u nas to improwizacja może, ale staramy się mocno w obronie grać i nie pozwalać na za dużo przeciwnikom. No poza tym też te zespoły, z którymi gramy, no zagrały już też parę spotkań, znamy ich mocne i słabe strony, bo można zobaczyć to po statystykach, czy po relacjach, czy po meczach, które czasami oglądamy też.